Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnej analizie. Dzisiaj mamy niedzielę. W takim razie zaraz przejdziemy do rynku bitcoina, zobaczymy jak wygląda aktualna sytuacja w nawiązaniu do sytuacji ekonomicznej i oczywiście też do koronawirusa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną, jest to tylko moje prywatne zdanie. Pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem i odpowiednim oczywiście ustawianiu prawdopodobnych maksymalnych strat, to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście ograniczali ryzyko, bo nie ma sensu nawet mieć 80% skuteczności, gdy w tych 20% tych analiz, które się nie zrealizują, nie zadbacie o to, żeby straty były małe, no bo co, jeżeli o to nie zadbacie, stracicie po prostu swój kapitał, tak? a tej skuteczności nie wykorzystacie ponieważ po prostu będziecie chciwi więc pamiętajcie żeby tą chciwość ograniczać właśnie odpowiednim ustawieniem pozycji żeby ona nie była zbyt duża względem kapitału i odpowiednim ustawieniem prawdopodobnej maksymalnej straty do każdej pozycji po co żebyś po prostu był była bezpieczna ostatnio, czyli wczoraj mieliśmy tutaj analizę Bitcoina. Jak wiecie, pierwszym takim scenariuszem, o którym informowałem było to, że będą możliwe ruchy wzrostowe. której tym aktywatorem było wybicie tendencji numer jeden. Spójrzmy, co się stało. Zwróćcie uwagę. Tutaj po wybiciu tej tendencji był bardzo krótki ruch na zaledwie 100 dolarów. Trudny ruch do wzięcia. Mimo tego kilka osób z niego skorzystało tutaj właśnie na TradingView. Był właśnie jeden komentarz, jaki na Facebooku od Dominika, więc gratulacje. Ta analiza, której to wyjście pierwsze było bardzo trudne do wzięcia więc nie uznaję to jako zrealizowane. Następnie tutaj był ruch spadkowy po dolnej tendencji, który był ruch spadkowy o około 200 dolarów. Następnie znów mieliśmy powrót nad tendencję numer 1 i dopiero ten ruch wzrostowy się odbył od 5200 tutaj do 5470, czyli na 270 dolarów. Ta tutaj analiza była ostatnia, była właśnie wczorajsza analiza, była jedną z trudniejszych, ale jak wiecie, też są takie sytuacje i nie jest to nic złego. Po prostu trzeba zabezpieczać swój kapitał i tyle, i czekać na kolejne okazje, a nie po prostu, wiecie. Yy a nie się tym przejmować i załóżmy zamartwiać, że o, duża strata i tak dalej. Zarządzać odpowiednim kapitałem, wtedy pozycje załóżmy stratne nie będą niczym i to jest wspaniały nawyk, więc tutaj po wybiciu po raz drugi tendencji numer jeden dopiero był tutaj ten ruch wzrostowy na około 300 dolarów na forum. Kilka osób wiem, że korzystało, ponieważ na forum wrzucam bardziej szczołowe analizy, ale też się cieszę, że publicznie mogliście tutaj e, skorzystać. Jak wiecie, tutaj jeszcze mieliśmy e, inne analizy wcześniej i co ważne, e, o czym również warto pamiętać, to żebyście właśnie wiedzieli, wiedzieli że są również analizy, które po prostu dużo szybciej i dużo prościej się realizują, tak przykładowo jak tutaj, tak, gdzie szukaliśmy spadków, te spadki były bardzo, bardzo dynamiczne, tak, był mocny, lokalny trend spadkowy, ale też będą takie sytuacje, w których właśnie cena wróci i będzie trzeba poczekać, jest to właśnie ta część, ta właśnie nie, część, analizy, która się nie zrealizowała, więc pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio zabezpieczać swój kapitał, to jest bardzo, bardzo istotne, więc tutaj po wyjściu drugim dopiero był to jeden konkretny ruch wzrostowy, mimo tego tutaj z tych krótkich ruchów też kilka osób skorzystało, więc gratulacje. <laughs> W takim razie przejdźmy dalej. Aktualna sytuacja Bitcoina. Aktualnie cena Bitcoina wyszła tutaj ponad tendencję, która teraz już jest widoczna. Od dołu prowadzi tutaj cenę, tendencję, która ma pierwszą reakcję w tym miejscu, drugą i trzecią. Co ważne, ta tendencja cenowa, e, oznaczę ją zaraz numerem 1, ona trzyma cenę w lokalnym mini tutaj ruchu e, wzrostowym, ponieważ ten trend tutaj, o dokładnie ten trend jest trendem wzrostowym. Dlaczego od dołu jest tendencja i zasięg korek nie został tutaj wybity, więc to jest trend e, wzrostowy. Gdy spojrzymy sobie bardziej lokalnie na cenę, to ten trend, który tutaj oznaczam, oznacza to markerem, bo to jest najprostsze, jest trendem spadkowym, tak, mamy trend spadkowy w trendzie wzrostowym, więc tutaj mamy tak, w tym ruchu spadkowym mamy pierwszą korektę, cena spadła, drugi raz cena wzrosła o tą samą wartość, znowu spadła i teraz cena po raz kolejny wzrosła o podobną wartość i znów zaczęła tutaj reagować w strefie 1027, 106,1% tej czarnej korekty, czyli tutaj poziom 5,440 do 5,560 jest możliwie ważnym poziomem, ponieważ od tego poziomu może cena tutaj reagować. Na ten moment jestem bardzo ostrożny na rynkach, ponieważ jak widzicie rynek jest w konsolidacji, czyli chodzi góra-dół, góra-dół reaguje od dwóch Ważnych poziomach. Od dwóch ważnych e, poziomów tutaj w okolicy 4905 tysięcy do okolic e, prawie 6 tysięcy. cena konsoliduje, więc na ten moment bym był bardzo, bardzo ostrożny z racji tego, że nie ma rynku trendowego, tylko po prostu jest to rynek, rynek w konsolidacji, więc również jeżeli chodzi o oznaczenia. Teraz może być sytuacja, w której będzie delikatnie mniejsza skuteczność z racji tego, że jest to po prostu konsolidacja, więc informuję Was o tym, ponieważ, tak jak powiedziałem, chcę codziennie dla Was udostępniać informacje, więc na ten moment radziłbym po prostu być bardzo, bardzo ostrożnym na rynku, czy po prostu na chwilę, wiecie, troszeczkę zmniejszyć wartość pozycji czy czasu przy wykresach i troszeczkę wyluzować. Czyli na ten moment ważna strefa 5400, 5560, od tej strefy cena może tutaj reagować jakimś lokalnym ruchem e, spadkowym, po wybiciu tej strefy będzie to już sygnał na możliwą zmianę lokalnego trendu, ale z tego, że jest tutaj taka konsolidacja, bym był bardzo, bardzo ostrożny, ale cały czas ten lokalny trend jest trendem spadkowym, więc możliwe, że na początku będzie tutaj jakiś zjazd cenowy, dalej jeżeli zostanie tutaj wybita ta dolna tendencja, którą zaraz oznaczę numerem, jeden link do analizy oczywiście jest w opisie, to będzie to możliwy sygnał na dalszą kontynuację spadku. Więc na ten moment tak to wygląda. Bądźcie ostrożni na rynku, której kolejnymi ważnymi poziomami, tutaj będzie poziom 5000 i 4700, ponieważ jest to zasięg korekty. Ale kolejny update zrobię już jutro. Więc na ten moment tak to wygląda. Link do analizy jest w opisie więc lokalnie prawdopodobnie będzie to, że tutaj będzie próbowała cena zejść niżej i tutaj przy tej tendencji zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, jeżeli oczywiście się to zrealizuje. Co ważne też pamiętajcie, aby wiedzieć, kiedy dany scenariusz jest negowany, tutaj po wybiciu tutaj tej strefy czerwonej, która wynika właśnie tutaj z zasięgu korekty i tutaj wolumenu z tej świecy, to właśnie po jej wybiciu będzie ten scenariusz zanegowany i prawdopodobna... Lokalna zmiana trendu, lecz patrząc na tą konsolidację, byłbym bardzo, bardzo ostrożny, więc na ten moment zalecam potężną ostrożność na tym rynku, ponieważ jesteśmy w konsolidacji, więc w sumie ktoś rozkłada swoje zlecenia od tych właśnie poziomów i może być właśnie tutaj też lokalna konsolidacja, więc seriusze znamy, warunki również cieszę się, że możemy słyszeć się codziennie. Również Wam bardzo serdecznie dziękuję za te liczne komentarze, i co najważniejsze też bardzo dziękuję za te e, łapki w górę, bo ostatnio były chyba tylko trzy w dół, a 200 coś w górę, bardzo za to dziękuję. Cieszę się, że możemy być w tej właśnie sytuacji razem. Też pytaliście o rynek liska. Rynek liska, zwróćcie uwagę z wyższego interwału rynek liska jest w trendzie spadkowym. Już oznaczam ten trend spadkowy. W tym trendzie spadkowym tutaj właśnie oznaczyłem to jest trend spadkowy. Tak, widzimy również powtarzalność korekt. Pierwszy wzrost. Spadek, drugi wzrost taki sam. Później, tutaj aktualnie cena wzrosła o podobną wartość. Zwróćcie uwagę: o podobną wartość cena wzrosła po raz trzeci i spadła. I bardzo lokalnie też jest tutaj trend spadkowy. Dokładnie ten pierwsza korekta, spadek, druga taka sama, spadek, trzecia taka sama, znów spadek. Przypadek: no, oczywiście, że nie, jak wiecie, gdy duży kapitał na danym rynku rozkłada zlecenia, to po prostu cały czas są powtarzalności. Trzeci ruch. Spadek czwarty ruch jest tutaj przy 161%, więc spójrzmy jeszcze bardziej lokalnie i ten trend jest mini trendem wzrostowym, od dołu jest tutaj tendencja, tak, która trzyma cenę na lokalne wzrosty, również trzyma zasięg tej zielonej korekty, czyli aktualnie ten mini lokalny trend jest trendem wzrostowym na lisku, ale jeżeli cena wybije tą dolną tendencję, to będzie to możliwy względu na dalsze e, spadki na tym rynku więc pamiętajcie o tym, że jesteśmy na listku w tym momencie w dwóch trendach spadkowych, tak, w tym pierwszym to jest nasz trend spadkowy numer 1, to jest trend spadkowy numer 2, ponieważ tutaj trzymają korekty, a lokalnie tutaj mamy e, lokalny, bardzo krótki, mini trend wzrostowy, tak możemy sobie go nazwać, więc jeżeli ten trend odwróci się na spadkowy, to będzie możliwa dalsza kontynuacja spadków, pobyć w ten, tej tendencji, będzie możliwa kontynuacja spadków, oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli cena wyjdzie nam tutaj nad, i jeszcze dodatkowo wybije nam tutaj tą górną tendencję. To możliwe, że będziemy tutaj próbować iść dalej do góry. Więc trzeba poczekać na to, aby dany snr został zaktywowany czy na Bitcoinie, czy też na Lisku. Co ważne, jak wiecie, w piątki, w poniedziałek odwołuję się do cytatów, ale na dzisiaj postanowiłem, że też przywamy sobie jeden cytat właśnie popularnych inwestorów, traderów, które jesteśmy przykładowo na Kompariku i aktualnie tutaj zwróćcie uwagę, nigdy nie działaj na podstawie myślenia życzeniowego, działanie bez sprawdzania faktów sprawi, że zostaniesz zmie zmieciony e, z tłumem, wraz z tłumem. Jim Rogers. Oczywiście, że tak, ja w 100% zgadzam się z tym cytatem. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie zdanie, czy, przypadkowo, czy przykładowo jaki rynek chcecie zobaczyć, czy załóżmy, jakie macie pytania na temat tradingu. Jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej jest to bardzo ważne, ponieważ myślenie życzeniowe jest to myślenie na zasadzie, że hej, coś tam może się stać, cena dojedzie, nie wiem, do 10 tysięcy, czy do 100 tysięcy, czy do tysiąca dolarów, dlatego że tak mi się wydaje. To jest po prostu myślenie życzeniowe nieoparte na faktach. Ja przykładowo korzystam ze strategii, która po prostu jest, którą mam potwierdzoną statystyką, tym jak ona funkcjonuje, jak te przewagi funkcjonują, czy załóżmy cykle na rynku i tak dalej. Więc nie jest to życzenie, myślenie, życzeniowe, przepraszam. Tylko to jest działanie na zasadzie faktów, tak? Więc to jest mega ważne, żebyście trzymali się tego, co macie sprawdzone, co jest faktem, a nie myślenie życzeniowe, czyli właśnie w sumie opinie. Tak, ja wolę fakty niż opinie. Napiszcie w komentarzach, jak to wygląda u was. Dziękuję serdecznie za udział w tej analizie. Pamiętajcie też o tym, pamiętajcie też o tym, że niedługo będzie seria czterech liveów, na których właśnie opowiem bardzo dużo o tradingu, pokażę też rzeczy, które wcześniej nie publikowałem, żeby zarezerwować sobie na nim miejsce, to pod tym nagraniem oczywiście macie link do zapisów, właśnie aby zarezerwować swoje miejsce, kliknijcie w ten link, zostawcie tam maila i na tego maila otrzymacie zaproszenie, gdy już rozpoczniemy tą serię live'ów, więc dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, życzę Wam udanego weekendu, końcówki weekendu, bo już niedziela, Słyszymy się już jutro, czyli w poniedziałek. Fajnie, że jesteście. Dzięki za łapki, komentarze i oczywiście za, za, ka za każdą informację. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.